Cześć. Cześć, kochani. A ty nie w kolejce? No ja nie w kolejce, bo wiesz, bo to można online'owo preordery zamawiać. A, ty już zamówiłeś? No, bo ceny, przyznaję, są okazyjne. Z drugiej strony, słuchaj, jest fajna rzecz, bo wyobraź sobie, jak tam teraz będzie branża zazdrościła. No, większość tygodniówki dzisiaj będziemy mówili o Apple'u prawdopodobnie. To oznacza, że wzięliśmy kasę, nie? No to wyobraź sobie, reszta branży po prostu będzie tam gryzła pazury ze złości, że wzięliśmy od Apple kasę. Apple nie tak łatwo się rozstaje z kasą, mój drogi. Nie. W ogóle nikomu nie płacą, tylko nam. No, pokazaj. Dobra, czas pogadać o nowych iPhone'ach. Jest o czym gadać, bo no cóż, no ruch jest w branży jak zawsze przy premierze nowych iPhone'ów. To się odbywa w końcu na tyle rzadko, że trudno, żeby to przeszło bez echa. No, mogliby w zasadzie zaprezentować cegłę i też by wszyscy o tym trąbili. Wszyscy zapewne wiecie, dla porządku powiedzmy, pokazali trzy modele. Dwa, które są... To wszystkie są kontynuacją X-a, tylko różną, znaczy dziesiątki, tak? Bo no dziesiątki. One wszystkie się nazywają 10. Kurczę, ale ja się tak przyzwyczaiłem, że pewnie będę mówił XS, XR, no. Tak, dokładnie. Ale dobra, to są 10X, 10X, Boże. 10S, 10R, 10S Max. Tak. Kurde, namieszali się, wymyli teraz. Pokazali trzy, każdy z nich występuje w trzech wersjach z różną pamięcią i w zależności od tego oczywiście są bardzo różne ceny. Jeżeli chcecie ceny poznać, możecie oczywiście, raz, że ja mogę wam w tej chwili powiedzieć, ale to bez sensu, bo i tak nie zapamiętacie. Zanudzimy. Ja myślę, że warto powiedzieć, że najsłabsza wersja, czyli w XR, w najsłabszej wersji pamięci również, kosztuje, moi drodzy, w przeliczeniu oczywiście, 3730 zł, tak, jeżeli dobrze widzę. To jest ten budżetowy model. Tak, natomiast najdroższa, czyli w 10S Max z pamięcią 512 giga, kosztuje bagatela 7200 ponad. A ten moment, kiedy Galaxy Note zostaje budżetowcem, nie? Prawda? Ja się tak zastanawiałem, bo oddawałem właśnie laptopa, co to fajnego laptopa, ultrabooka, takiego full wypas i to dosyć drogiego dałem, jak dla mnie w każdym razie. Natomiast okazuje się, że furda, słuchajcie, jakieś ultrabooki, co wystarczy Apple'a kupić. A ile ten ultrabook miał pamięci? Więcej niż iPhone? I tak, nie, miał tyle samo, miał 512 również. Ramu miał więcej, miał 16 giga RAM. Ale iPhone'y nie potrzebują. Ogromny ekran dotykowy, jakby nie patrzył. No, tak. Klawiaturę pełną kuwerty mechaniczną. No tak, tego iPhone'a. Zresztą zarąbistą, która działa. Aparatów fotograficznych nie miał ultrabook, którego testowałem, ale spoko, zostawmy ultrabook i pogadajmy o Apple. Co cię zachwyciło najbardziej w najnowszych smartfonach Apple? Najbardziej to mnie porwał wyświetlacz w tym, nazwijmy to, budżetowym, czyli 10R. To znaczy PPI najbardziej porwał. Tak, wiecie co? Wyświetlacza. PPI on ma mniejsze, czyli to współczynnik zagęszczenia pikseli na cal ma mniejszy niż iPhone 4. To jest 326 bodajże PPI. Po prostu na 6 calach. Sprawdźcie mnie. Wiecie co? No dobra, jak gadamy o telefonie 6-calowym za, nie wiem, tam 700 zł, to takie zagęszczenie jest spoko, no... Przejdzie, no ale w niektórych tanich Chińczykach nie za 3000 ludzie. Dobra, oni pewnie będą tłumaczyć, że dali taki ekran, bo dłużej na baterii będzie trzymał, bo koszty, kurczę, nie, no nie kupuję tego, sorry, no przy całej mojej, że tak powiem, sympatii do urządzeń z jabłkiem, no nie, po prostu nie i już. Nie mamy oczywiście jacka w żadnym. Mało tego, że nie mamy jacka, to do żadnego zestawu Apple nie doda nam przejściówki niestety. Trzeba kupić, na szczęście to 40 zł kosztuje tylko, no, jedyna. Tak, jeżeli chodzi o przejściówkę, rzeczywiście nie ma jakiegoś ogromnego bólu, chociaż wolałbym mieć, gdybym kupował, wolałbym mieć w pudełku. Kupujesz telefon za 3000 i żałuję ci przejściówki za 9 dolarów. No tak, umówmy się, że mogłaby być, ale już, dobra, zostawmy to, są inni producenci, którzy również nie dodają i nie ma o to wielkiego bólu głowy. Czego jeszcze nie ma? Nie ma bardzo cieniutkich ramek. Bardzo, bardzo fajnie Apple wybrnęło jakby z tych ramek, ponieważ są tam dwa kolory na renderach, oni starali się pokazywać te iPhone'y tak, że nie było widać. Są ramki naprawdę dosyć szerokie, jak na to, co obecnie jest dostępne na rynku, to są ramki stosunkowo szerokie, mimo tego, że są wąskie nadal oczywiście.
No jest oczywiście, no, czy jest Face ID w każdym... Jest. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają rendery w dziesiątki S i dziesiątki S Max. Zwróćcie uwagę, jaka tam jest tapeta. Taka, żeby tego notcha widać nie było po prostu. I go nie widać na renderach, na zdjęciach. Po prostu potrafią sprzedawać telefony. Tego im odmówiliśmy, że jakiekolwiek by telefony nie były, jakkolwiek byśmy się nad nimi nie pastwili, byśmy się z nich nie nabijali, no to kurczę, no oni potrafią sprzedawać swoje produkty. No. W wersji taniej, budżetowej jest jeden aparat fotograficzny. W wersjach droższych są już dwa aparaty. Oba oczka w 10S i w 10S Max to jest jedno szerokie, drugie jest teleobiektyw. To jest dobry pomysł. Zdjęcia powinny wychodzić fajne, o ile dali porządne matryce. To jest po 12 megapikseli, zdaje się, prawda? Akurat fotografie dziesiątki potrafiły, więc nowe dziesiątki też raczej będą potrafić. Nadzieja, że te zdjęcia będą okej. Okay. Tutaj no nie ma co narzekać. Co jest bardzo fajne, w tym najtańszym iPhone'ie jest podobno HDR. Tylko, no, że ten HDR taki jest tylko zapisany w softie, czyli jeżeli wejdziecie na Netflixa, to Netflix dowie się, że wasz smartfon obsługuje HDR, tylko że on nie obsługuje HDR. Czyli de facto wideo będzie gorszej jakości, niż gdybyście tego HDR... To wiesz, to tak samo jak podczas konferencji, mocno były plansze, ekrany, slajdy, gdzie wyraźnie było jakby napisane 120 Hz. Ludzie no tak, od razu tak, to łyknęli, tak, ojej, odświeżanie, tak, super, hiper tak, i w ogóle. No to nie jest, oż w mordę, to nie jest odświeżanie. To jest odświeżanie, ale dotyku, natomiast nie obrazu na ekranie. Dokładnie. Zwróćcie również uwagę na najtrwalsze szkło obecnie dostępne na rynku, dlatego że iPhone'y są reklamowane właśnie tym sloganem, czyli że najtrwalsze, najwytrzymalsze, z tym, że jest fajna rzecz, dlatego że na konferencji prasowej właściwie padło to, jakby dotyczyło wszystkich, natomiast de facto dotyczy tylko dziesiątek S. Dziesiątka S ma rzeczywiście mocne szkło według tego, co Apple podaje, z przodu i z tyłu, natomiast dziesiątka R już niestety tylko z przodu. W związku z tym trzeba uważać na tył. Są obudowy. Tańsza obudowa jest aluminiowa. To i tak jest bardzo fajne wyjście. No, trzeba uważać troszeczkę, jeżeli się użytkuje, bo to jednak jest mniej trwałe. Droższe obudowy są stalowe. To jest stal nierdzewna, porządna stal rzeczywiście. Także jest szansa na to, że będą bardzo trwałe. Co jeszcze? No dual SIM, który jest, ale go nie ma. Dual SIM, który jest, a którego nie ma. Znaczy się jest w sumie w Chinach. Tak jak Adam dzisiaj zauważył, w dzisiejszych newsach pojawiło się wielkie odkrycie, ojej, iWaj, tylko 10 krajów ma eSIM-a. Na razie. Ponieważ gdybyście nie wiedzieli, wszystkie iPhone obsługują dual SIM na rynek europejski, amerykański, z tym, że jeden z tych SIM-ów, jeden ze slotów to jest eSIM de facto. Czyli kartę włożycie jedną, druga karta jest kartą operatorską. Nie da się włożyć dwóch własnych kart. Chyba że jesteście w Chinach czy tam Hongkongu, no to sobie możecie kupić taki, co ma fizyczne dwie karty. Chińska wersja jakby tych modeli będzie miała rzeczywiście slot na dwie karty, także dwie karty będzie można włożyć. Ale to... Tutaj tutaj jakby gorszą rzeczą jest to, że rzeczywiście w nie wszystkich krajach ten eSIM jest obsługiwany i tutaj Adam ma rację, no, że to prawdopodobnie boli. Operatorzy pchną standard otóż po to, żeby to. Pamiętacie, mieć jak było iPhone z kartą tą nano SIM czy micro SIM? To były też karty wprowadzone do obiegu przez Apple'a. No i co? I nagle teraz w zasadzie wszystkie telefony mają nano SIM i w ogóle nikt już nie pamięta, od którego to się zaczęło. To się zaczęło od iPhone'a 5. Tak samo jak mikro weszło z czwórkami. Przyjęliśmy te standardy i w sumie poszło. Pewnie teraz będzie tak samo. W Polsce rzecznik Orange, którego serdecznie pozdrawiamy, już powiedział, że Orange się przygotowuje do wprowadzenia. Aczkolwiek jak popatrzyłem na listę operatorów, którzy wspierają eSIM-a, to podejrzewam, że jednak pierwsze u nas wyskoczy T-Mobile, bo w wielu krajach T-Mobile już to ma, chociażby w pobliskich Czechach, o ile dobrze pamiętam, i Niemczech oczywiście.
Więc myślę, że no, tutaj chyba najszybciej to pójdzie, ale no dobra, zobaczymy, może jednak Orange będzie pierwszy. Najlepsze jest to, że na samej konferencji tak naprawdę jeden z prowadzących powiedział, że ten drugi SIM będzie obsługiwany na jesieni, już w zasadzie mamy jesień. Tak, ale, jak patrzę za okno, to tak. Ale czyli jakby nadal w tego drugiego SIM-a de facto nie ma, czy obsługi dwóch kart SIM de facto nie ma. Co jest o tyle dziwne, że on dzisiaj już właściwie wszedł do przedsprzedaży, znaczy 10S dzisiaj wszedł do przedsprzedaży, za tydzień zdaje się ma się rozpocząć rozsyłanie i sprzedaż i sklepowa. Wtedy to ruszy u operatorów. No i wtedy prawdopodobnie jak chcą to sprzedawać, to będą musieli wprowadzić S. Natomiast 10R będzie w przedsprzedaży od 19 września, jeżeli dobrze pamiętam. Dzisiaj ja nie mam pamięci do dat, więc... Znaczy, nie ja też nie mam, ja sobie zapisałem po prostu. Tutaj mam na ściągawce. A ja nie. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że tańsza wersja w obsługi jest wodoodporna, ma IP67. 7, te droższe 8. Pamięcia, droższe mają IP68. Jeszcze jakąś rzecz miałem. Wiem, są głośniki stereo. No. I to chyba właściwie tyle. Tak, można tak nazwać, jeszcze, że to patrzę. Stereo. No. Znaczy oni twierdzą, że to jest stereo. Tak. No niby tak, no wszyscy twierdzą, że to stereo. Coś na kształt stereo. Twierdzą, że to są. Dobra, są dwa. Stereo, no. Są dwa i grają w trybie stereo. No. Oba są oznaczone jako głośnik stereo na w schemacie. Dobra, no nie kłóćmy się z producenta, w związku z tym. Ale wiecie, kim my jesteśmy, żeby podważyć? Ale wiecie, no, jak lubicie muzykę, to nie róbcie jej tego i nie słuchajcie na głośnika ze smartfonu. No, nie, no, szczególnie, kurczę, w środkach komunikacji zbiorowej. Słuchawki, a jeszcze w dodatku w przypadku Apple, to słuchawki bezprzewodowe, bo co będziecie wydawać na wtyczkę? No, nie no, w komplecie są takie z kabelkiem, no tylko, tak, nie tylko, wiem, z moich uszu one permanentnie tak, wypadają, no, więc... To jest jedna rzecz, druga rzecz, że kupujesz takie słuchawki, jakie ci daje... producent. Ja jednak zdecydowanie preferuję słuchanie na własnych słuchawkach, bo to jest, prawda, inna jakość troszeczkę. No, dokładnie, wybierasz te, które lubisz. Będziemy coś jeszcze gadali na temat... Wiesz co, no, zegarek pokazali, który robi EKG, ale tylko w Stanach i jeszcze nie robi. Znaczy, dopiero za jakiś czas. Ja nie wiem, czy to można nazwać EKG. On rzeczywiście EKG. Twierdzą, że monitoruje akcję serca, no ale on może monitorować puls, może nie, wilgotność skóry, nie, napięcie elektryczne, no, jakiś ładunek elektryczny skóry, ale to kurde nie jest EKG jednak. Dobra, no jest to coś na kształt EKG, w każdym razie może potrafi wykryć zaburzenia pracy serca i to jest najważniejsze. A jeszcze jedno, czujniki wykrywają upadek, czujniki nowych iPhone'ów wykrywają upadek, teraz mi się zegarka, nie iPhone'ów. Tak? Tak, to było... Tak, kurde, zegarka, no tak, bo o zegarku gadamy. Tak, zegarka, wykrywają upadek, także jak ktoś się bęc chrapnie, to w ciągu minuty tam może ręcznie wezwać, a jeżeli po minucie nie zareaguje, to... Zegarek mu sam wezwie pogotowie, czy co tam jest ustawione. Także ho, 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 ho. Nie, no jest wypas. Dobra, nie, zostawmy już tego Apple'a, bo po prostu... To znaczy, ja myślę sobie, że ci, którzy mają kupić, i tak kupią. Tutaj w wypadku tych smartfonów to jest jakby wypadkowa dwóch rzeczy. Po pierwsze, waszego stanu majątkowego, jeżeli was stać na te smartfony, ta, to sobie kupcie, właściwie bo to nie ma, na pewno nie są to nie złe ma przeszkód. Telefony. Natomiast druga rzecz to jest jednak kwestia przekonania do takiego, a nie innego, do takiej, a nie innej obsługi telefonu, do takiego, a nie innego ekosystemu. Dlatego, że posiadając jedno urządzenie na tyle skomplikowane i na tyle drugie Apple, warto by było mieć całą resztę, tak? Czyli jeżeli się ma już smartfona, można mieć zegarek, teraz jeżeli coś mówisz? Patrz, ja mam telefon z Androidem. No widzisz. No, w każdym razie, znaczy, i też można, i też działa. Ale co, zegarek nosisz? Nie, zegarek, nie, ale komputer mam. A, komputer. A iPhone, nie, no spokojnie. iPhone leży w szufladzie za karę, obraziłem nie, się na niego chodzi, i chodzi mi po prostu o to, że jeżeli już ma się urządzenie mobilne tak naprawdę Apple'a, to warto jest mieć oczywiście całą resztę ekosystemu. Tak mówiąc poważnie, to Jacek ma rację. Dlatego, że to po prostu wtedy jakoś razem funkcjonuje. Natomiast dla nas, dla zwykłych śmiertelników, niestety obawiam się, że ceny są niedostępne. Nie będę brał kredytu po to, żeby smartfon kupić, naprawdę. Nie, niemożliwe. Zwykły śmiertelnik to sobie kupi coś innego. Xiaomi szykuje nowy telefon. W zasadzie podobno dwa, ale tak naprawdę przecieki są o jednym, bo ma być Mi 8. Tylko będzie Mi 8 JOW, czyli pewnie jakaś taka młodzieżowa, pewnie trochę tańsza wersja. A, to mi się kolor przypomniał, bo on będzie Gradient z gradientem, ale nie powiedzieliśmy o iPhone'ach jeszcze, że no tak, ten tańszy będzie w 6 kolorach. Od cholery kolorów. To mi się akurat podoba. Tak. No ten Xiaomi też będzie w takiej gamie kolorów, że kurczę, chyba na dwie linijki to było wymieniane. No, macie tak, pomikowanego newsa na dole, sobie zobaczcie.
Ma być też wersja Mi 8 z czytnikiem linii papilarnych w ekranie, ale o niej jakoś cicho. Był przecież, że będą dwa nowe warianty Mi 8 i cisza, na razie ten jaw się pokazał. I on, moi drodzy, już 19 września ma być. I już zaraz, chwilę, moment. Ekran 6,26 cala, Full HD+, oczywiście. Podobno Snapdragon 710, ale... 2,2 GHz procesor. Prawdopodobnie wiemy, tak, bo mamy informację o Tena podaje, czyli ten chiński urząd certyfikacyjny. No. 4,6, 8 GB RAM-u, 32,64, 128 pamięci wewnętrznej. Będzie gniazdko na microSD. Zdaje się, że mini jack też chyba jest. Aparat 24 z tyłu, 12 z przodu. No i moi drodzy, notch. No, musi być notch. I w ogóle stylowa podobna dosyć do Mi 8. No, pomijając oczywiście gamę kolorystyczną, bo ta będzie szeroka. Ceny nie znamy, ale no wiecie, no znamy Xiaomi, więc raczej nie będzie to... Nie będzie jakoś koszmarnie wycenione na pewno. W odróżnieniu od Apple. No, teraz powiedzą, że od Xiaomi wzięliśmy kasę. No to jak już bierzemy kasę od Chińczyków, to jeszcze powiedzmy, że od Oppo też wzięliśmy. A, no tak, Oppo. Bo ma się pojawić A7X. To nie jest to, że konstrukcja nowa, tak naprawdę. Nic porywającego. Jak zwrócicie uwagę, jak sobie porównacie ostatnie modele w Oppo i Vivo, to zobaczycie, że oni się wymieniają mniej więcej i wzornictwem, i w... Właściwie to się nie wymieniają, bo to jest jedna firma po raz któryś z kolei. Jeden koncern. No bo to tak. Jeden koncern, w związku z tym to są tak naprawdę te same zespoły ludzi, którzy przygotowują te smartfony. Tam są różnice dotyczące aparatów, pamięci, czasami procesorów, ale jeżeli zobaczycie w tego typu design, to znaczy w kropelkę notcha na górze, dwa aparaty, tęczowy tył, to jesteście niemal pewni, że to jest albo jedno, Vivo, albo drugie, albo Oppo, bo to tak w tej chwili wygląda. To, co przygotowują, mamy już, słuchajcie, wrzucone do katalogu. O ile tego Xiaomi przed momentem jeszcze nie wrzucałem, o tyle tego Oppo wrzuciłem, dlatego że właściwie specyfikacja wydaje się pewna. Ja wam tylko powiem, że Helio P60, 4 GB RAM, 128 flesza. Większość danych jest na stronie producenta. Adam tam przeliczał 1147 zł. Tak, znaczy część jest na stronie producenta. Spora część, bo faktycznie oni nie wszystkie dane podali, zrobili taką zajawkę jakby, że będzie taki telefon. Ma tam. Tak, na sklepie pokazali, stąd znamy cenę. Dokładną już taka, jaka będzie przynajmniej na pierwszym etapie sprzedaży. Tak, bo Adam mówił o jackach. Jest jeden smartfon, w którym jacka nie będzie. Jak już jesteśmy przy Oppo, to OnePlus. OnePlus zrezygnował z jacka w nowym smartfonie. Słuchawki na tym banerze reklamowym pokazali? Tak, no bo wprowadzono nowe słuchawki. Tak. Nową wersję Bulletsów, które podobno, no nie wiem, nie słuchałem, także się nie wiem, podobno grałem bardzo dobrze i zostały dobrze przyjęte przez rynek. Nie jestem skłonny w to uwierzyć, bo wyglądają na pewno, wyglądają zacnie, więc pewnie i grają też całkiem dobrze. Oczywiście są to słuchawki douszne, więc to nie jest dźwięk, prawda, dla wytrawnych melomanów, ale pewnie jest ok. No i czytnik ma być w ekranie. No i będzie czytnik w ekranie i to w zasadzie to są takie już pewniaczki. Bo to poszło już z oficjalnych źródeł, tutaj szefostwo OnePlusa w wywiadach o tym obficie już rozpowiada, więc możemy sobie na to liczyć i pewnie dlatego nie ma mini jacka, że jest czytnik w ekranie, bo ekran jest grubszy i tak dalej. OnePlus ma sporą liczbę zwolenników i tutaj trudno się dziwić i fanów, dlatego że to są rzeczywiście, widać, że są to smartfony, nad którymi ktoś pracuje. Tam jest niezbyt wielki zespół, a mimo tego jednak starają się wypuścić na rynek urządzenia fajne, nowatorskie, takie, które działają przede wszystkim, tak? Czyli takie, które bierze się... To bym się pospierał. Znaczy, czy... Nie, przepraszam, Boże, złe słowo, rzeczywiście nie chodzi mi o nowatorskie, czyli kreujące nowe rozwiązania, tylko podążające za najnowszymi trendami technologicznymi. Tak, taki, jest taki value for money trochę, no... Faktycznie te telefony mają dobre specyfikacje, a ceny nie przesadzone. No tutaj też po raz kolejny mówimy o modelu sprzedaży, że smartfony na subskrypcję właściwie, na sprzedające się przez sprzedaży, no to jest doskonały pomysł dla. No tak, oni produkują tyle, ile mają zamówień i w sumie też dobry model mają, wydaje mi się, skoro działają już, kolejny telefon wchodzi.
też no, przyjęli sobie metodę dwa telefony do roku i w sumie to też jest niegłupie. Po co tysiące modeli? Mówiliśmy swego czasu również w tygodniówce tutaj o nowej Motorola, która miałaby się pojawić z kuwerty, właściwie motomodzie do Motorola, takiej składanej. Adam o tym pisał w tym tygodniu. Niestety nie będzie go. No to jest kwestia pieniędzy, co prawda. Oni chyba na Indiegogo zbierali, ta firma, która... Zbierali i zebrali. Ponad 100% zebrali założonej kasę, kwoty. To niedużo, także... przekroczenia rzeczywiście ponad 100% było. I chcieli się wziąć za produkcję, tylko się okazało, że niestety nie dopięli wszystkiego na ostatni guzik i ci, którzy mieli dostarczać podzespoły do tej klawiaturki, jednak stwierdzili, o, chcecie 3000 zrobić, czy 5000? Nie, najmniejsza ilość podzespołów, jakie możecie zamówić, to jest 20 tysięcy, czy 14, czy nie wiadomo jeszcze ile. Natomiast oni sobie założyli troszeczkę inny plan biznesowy. Okazało się, że tak, no można zamówić u kogoś innego, ale to się wiąże z obsuwą czasową. Obsuwa czasowa tutaj powoduje, że tutaj już zabrakło jakichś innych części. To Motorola musi zatwierdzić. No jest, kolejna a właśnie, odsuwa, jeszcze zatwierdzenie wszystkiego poszło, przez producenta cholera. Smartfona. W związku z tym nie będzie klawiatury. Nie wiem, czy będziecie płakali, czy nie będziecie płakali. Mnie trochę przykro, bo jeżeli te motomody już rzeczywiście takie są, tak klawiatura fajna, czekaj, bo ona powoli będzie klawiatura. No zarazem z całym telefonem, bo tą zbiórkę na Indiegogo zamknęli, ale już planują otworzyć kolejną i tym razem planują zrobić cały smartfon, nie tam, że samą klawiaturę. To, wiesz, ja jestem tutaj kurczę sceptyczny, jeżeli im Chińczycy zrobią, to im zrobią w niedużej ilości, ilość. To jest niestety kiepska jakość smartfona. Zapowiedzi są takie dosyć bujne, że to będzie smutniejsze niż Moto Z, te telefony, do których pierwotnie chcieli tą klawiaturę robić, że w ogóle będzie fajne. Pójdą do Gioni, tak zamówią u Gioni, Gioni im zrobi ładny smartfonik, nie jakiś strasznie drogi, który będzie nawet wyglądał, tylko nie bardzo będzie spełniał prawdopodobnie wymagania użytkowników. Życzymy im oczywiście wszystkiego dobrego i więcej wzorów. Ja jednocześnie jestem sceptyczny. Cienko to widzimy, jakby to powiedzieć. Patrzę jeszcze. Razer Phone wyskoczył drugi, który jest właściwie kalką jedynki. I będzie zresztą miał bardzo podobną specyfikację z tego, co widziałem. No jest najmocniejszy Snapdragon, 8 GB RAM-u. No, 845, żebyśmy tutaj byli jednoznaczni. Generację wstecz, nie? I 512 pamięci wbudowanej, przynajmniej w tej topowej wersji, pewnie będą też tańsze. No i pokazał się render. Nie wiem, na ile ten render jest prawdziwy. No ale wygląda, nie mówię, niemal identycznie, bo to przedni panel. No, kompletnie niczym się nie różni. Pokazali front telefonu, nawet bym powiedział, że ten nowy ma szersze ramki, ale to może być kwestia po prostu nałożonej tapety na to. No i tam się też pokazał jakby termin premiery na 10, ale to też, kurczę, bym był mocno sceptyczny co do tego, no raczej tak się nie robi. No. Jest natomiast pewny czas premiery LG V40 ThinQ. W Seulu się odbędzie 4 października. Także gdybyście się wybierali, to zajrzyjcie na premierę. No, ale to w Seulu, bo w Nowym Jorku będzie później, czyli ta globalna globalna będzie później. No znowu LG z tym telefonem kombinuje i to jest niefajne, bo boję się, że znowu będzie tak jak generalnie z V-kami, czyli V-ka gdzieś tam najpierw w Korei, później gdzieś tam na świecie, wszędzie, a u nas to po pół roku i już wtedy od tego telefonu nikt nie chce, bo to już nikogo. Dzisiaj bardzo fajna informacja się pojawiła, czy fajna, ciekawa informacja pojawiła w chipie, pozdrawiamy Kostka, Młynarczyka, mianowicie, że polski oddział Samsunga, ten odpowiedzialny właśnie za testowanie różnych rzeczy, testuje już aplikacje przygotowywane pod nowego Samsunga, tego składanego. Informacja co prawda jest właściwie gołą informacją, bez żadnych potwierdzeń, bez jakichś dodatkowych faktów wokół. Wiadomo tylko, że testowane nie są końcowe urządzenia, tylko tak zwane czarne skrzynki, black boxy, tak? To są urządzenia do testów, jakby objęte wszelkimi klauzulami tajności, przychodzą w formie w jakiejś obudowie. To nie są nawet smartfony. Z oddzielnym w dodatku wyświetlaczem i pewne rzeczy, które pojawią się na końcowej wersji smartfona, są testowane właśnie na takich, no nie wiem, kostkach, obudowach z wyświetlaczami. I tutaj właśnie jest informacja, że polski oddział już testuje, z tym, że
nie wiadomo, czy to już jest nowy Interstate, prawdopodobnie nie. Cholera nie. Co prawda ja się zastanawiam, na ile można przetestować nowe wersje aplikacji przeznaczone już na nowy interfejs, bez nowego interfejsu, ale może są jakieś sposoby. Może to są testy stabilności, może to są testy wyświetlania na przykład na ekranie i różne jakieś inne. Niemniej jest to taka informacja, która jakby przyspiesza nam pojawienie się na rynku smartfona z elastycznym wyświetlaczem. No i ciekawostka, i tak patriotycznie powiało, wiecie, w Polsce. Tak, w Polsce. Innowacja. Ja tylko wam przypomnę, bo pisaliśmy już o tym, i ja pisałem, i Adam pisał o tym, że prezes Samsunga powiedział wyraźnie, że nowe składane są, znaczy nowy model, który jakby ma mieć elastyczny wyświetlacz, powinien się pojawić jeszcze w tym roku w listopadzie na forum deweloperskim Samsunga. Z tym, że nie było tutaj mowy o żadnej premierze rynkowej, w związku z tym to może być na takiej zasadzie, że prezes wyjdzie na scenę, pokaże, o zobaczcie, tak się fajnie składa, schowa i będzie tyle. Natomiast smartfon, tak czy inaczej, prawdopodobnie najbliższa szansa na premierę rynkową to jest przyszły rok. Ja myślę, że to będzie... raczej nie początek roku, raczej nie Barcelona jeszcze, niestety. A ja bym, wiesz, podejrzewam właśnie, ja bym go umiejscowił właśnie na Barcelonie, bo to są takie w sumie targi najbardziej związane z... One są najbardziej prestiżowe, no fajnie by było, gdyby się w Barcelonie pojawił, no natomiast... Chociaż może CES, bo Ameryka, ale no znowu CES jest na samym początku roku, samiuteńkim, więc to też jeszcze... Tutaj warto jest pamiętać o tym, że Samsung nie jest jedyny. Samsung jest najgłośniejszy, jeżeli chodzi o wyświetlacze elastyczne, natomiast Chińczycy naprawdę bardzo mocno depczą im po piętach. Także jeżeli Samsung się nie pospieszy, za moment się może okazać, że wcale nie będą pierwsi, mimo tego, że ten wyświetlacz elastyczny zapowiadają od dobrych kilku lat już w tej chwili, to no, jeszcze chwila i Chińczycy ich wyprzedzą. Skoro tak długo zapowiadają, to znaczy, że nie jest to takie proste, jakim tak, się zdaje tak, i tyle. Tak. A czy Chińczycy wyprzedzą? No, to znaczy... A kto Chińczykom te ekrany wyprodukuje? Sami sobie? Nie, oczywiście, no, że nie wyprodukują sobie sami. Natomiast no, tutaj jakby wchodzą w grę różne interesy. Samsung to nie jest monolit, podobnie jak, nie wiem, LG nie jest monolitem, czy Sony nie jest monolitem. Są różne oddziały, które funkcjonują, co prawda, w ramach tego samego, tej samej firmy, tego samego brandu, natomiast zajmują się zupełnie innymi rzeczami i czasami ich interesy nie muszą być wcale zbieżne. To widać na przykładzie Sony, które się wyłożyło dokumentnie na kwestii zarządzania, na kwestii tego, że jeden dział się nie potrafił z drugim dogadać. Tak jakieś 2-3 lata temu zaczęli się na tym wykładać i się rzeczywiście wyłożyli. Natomiast tutaj no, może być tak, że Samsung jednak zacznie sprzedawać, chyba że to będzie rzeczywiście... Ale wtedy chyba najpierw wypuściłby swój własny telefon z tym ekranem, a dopiero potem zacząłby sprzedawać te matryce, przynajmniej tak logika mi podpowiada. Można się tego domyśleć. LG też od bardzo długiego czasu już zapowiada i pokazywało elastyczne, wyginane wyświetlacze. Przecież miało już wyginany wyświetlacz. Pamiętasz Flexa pierwszego? Byśmy na premierze zginąłeś go w rulon. Zginąłeś ten ekran. Także to nie jest nic nowego i tamten był już normalnie komercyjnie dostępny, produkowany, sprzedawany, i to w sporych ilościach. Tutaj także... największym problemem jest zrobienie... Trwałość, żeby to się... Sprawienie, zresztą prezes o tym chyba też mówił Samsunga, słuchaj, że największym problemem jest sprawienie, żeby użytkownik wziął do ręki to urządzenie i powiedział, no tak, no bez wyginanego wyświetlacza, czy nie bez mogę żyć. Składanego, nie potrafi sobie tego urządzenia wyobrazić. Czyli dopasowanie interfejsu, dopasowanie aplikacji do tego, żeby to było po prostu oczywiste, że to funkcjonuje na składanym. No i przede wszystkim, żeby to wytrzymało ileś tam tysięcy złożeń, a nie tylko 2 czy 3, bo to tak, jest też. Tak, to też na pewno. Ważna to kwestia. Jest problem mechaniczny. A przy okazji, skoro już jesteśmy przy Samsungu, sponsorują nas w tym tygodniu, czy nie? Nie, daj mi może spokój. Ludzie zaraz usną. Nikt nas nie sponsoruje, ja na wszelki wypadek tylko mówię, że nie bierzemy pieniędzy za nic, o czym mówimy tutaj. Ale robimy sobie z tego jaja, oczywiście, bo co chwila padają takie zarzuty. Oczywiście, słuchajcie, jesteśmy otwarci na propozycje. Możemy zrobić tak, żeby to się zmieniło. Możemy cały odcinek o jednej firmie przegadać. Tak. Kwestia ceny, oczywiście. Tu się dogadamy, spokojnie. Natomiast Samsung reklamuje jakąś kolejną premierę cztery razy Radocha, cztery razy Fan, tak?
Adam tutaj dywagował o czterech obiektywach, no? Ja podejrzewam, że to niekoniecznie wcale. To może czterokrotny zoom? Wiecie co, no bo chodziły plotki o Samsungu z czterema obiektywami z tyłu. Wiesz co, ja tutaj sobie zapisałem, że Samsung, a nie, J4 Plus i J4 Prime czekają jeszcze na taką Takie. Tak, no po cichu one wyskoczą, nawet pewnie nikt nie zauważy. Ale to może z nich będzie właśnie nie? Nie będziemy mieli z nich fanu, myślisz? No, jak nie przesadzam z ceną, to nie będziemy mieli, no ale no, nie, no to nie są telefony, z których można mieć fan, no sorry, no. Ale to jest taka drobna informacja. Zresztą pozostałe informacje dotyczące Samsunga też są drobne. Jedna dotyczy dziewiątki Star, to jest A9 Star, która pojawi się z gradientem w Chinach, bo u nas nie jest zapowiadana, zresztą w ogóle w Europie nie jest chyba A9 Star zapowiadany. Jest inny model, jego odpowiednik, który można kupić. I ostatni news, słuchajcie, Samsunga dotyczy Nokii. A dokładniej tego, że na liście wymiany Samsunga, wiecie, Samsung ma taką akcję, że przyniesiecie smartfona, odbieracie nowego smartfona i oni wam jako coś odliczają tam, czy kartę. No rabat dostajecie na zakup Samsunga, jak sprzedacie im jakiś swój stary telefon. I to niekoniecznie musi być Samsung to, co oddajecie. W związku z tym na tej listach, gdzie są te telefony, które oddajecie, żeby kupić sobie nowego Samsunga, pojawia się Nokia 9, wyobraźcie sobie. Także stąd wiadomo na przykład, ile Samsung jest skłonny za używaną Nokia 9, która jeszcze nie ma w ogóle na rynku, dać, żebyście mogli sobie kupić nowego Samsunga i odliczyć jej cenę od... To jest strasznie skomplikowane. No nie, no oddajesz starą, nową Nokię, kupujesz sobie nowego Samsunga, no przecież to proste. Czy gdybym oddał Nokię, która jeszcze nie ma na rynku, to bym sobie właśnie mógł odliczyć tyle to, a tyle. Ale, no, wiesz, pomijając absurdalność, no telefon musiał się znaleźć na liście, bo muszą mieć jakiś punkt odniesienia, jakieś wyceny. Nie, spoko, ale brzmi nie to absurdalnie. Kupujesz nową Nokię flagową 9 i zaraz lecisz do punktu, żeby ją wymienić na równie nowego Samsunga. No ma to sens? No nie, no ja bym po prostu poszedł i od razu kupił Samsunga, gdybym chciał Samsunga, nie? No. W każdym razie pojawiła się, mamy zapowiedź od Samsunga, że pojawi się Nokia 9. Tak, to jest ta, co ma od cholery aparatów to na pleckach. Tak, z tymi wygląda śmiesznie, ale może całkiem fajnie będzie działać. I to słuchajcie, chyba tyle na dzisiaj. Dzisiaj żegnamy się w ruchu. Z tą nadzieją. Długo pogadaliśmy, też znowu ponad 30 minut. Nie da rady. Trzeba się powściągnąć jakoś trochę. Udanego weekendu, lato nam nieodwołalnie się kończy, natomiast jest jeszcze cieplutko, korzystajcie w weekend z tego, co jeszcze pozostało nam z fajnej letniej pogody. Życzymy wam cudnej złotej polskiej jesieni w ten weekend, tak żeby idźcie nie padało. Na jak tajfun, jak jesteście przypadkiem w Stanach albo w Azji tam na tym, to uciekajcie i się chowajcie gdzie można, słuchajcie, nie wiem, informacji radiowych i tak dalej. Że w tajfuny nie wchodźcie. Cześć. No, cześć.